twój pierwszy koncert publiczny. Czy on miał miejsce i kiedy, czy pamiętasz? Koncert to dużo powiedziane. Występ publiczny. Takie powiedziałbym właśnie, wystąpienie publiczne. To były czasy w ogóle, z tego co pamiętam, to był czas taki oddawania płyt rockowych, wymiana ich na płyty jazzowe. Bez względu na to, co to było. Oczywiście głównie tam wtedy królował Miles Davis, który wiadomo, do tej pory jest trudny do przebicia. Krótko mówiąc, nam się wydawało, że graliśmy jazz, a był to pierwszy zespół, do którego ja trafiłem. Jazzu tam było oczywiście niewiele, ale mieliśmy niesamowitą frajdę z grania. Wcześniej udało mi się namówić rodziców do tego, żeby kupili mi flet. Zacząłem na tym flecie ćwiczyć z taką intensywnością niesamowitą, bo tak jak kiedyś nienawidziłem właśnie ćwiczeń, tak tutaj pokochałem to. No i właśnie pojawił się pierwszy zespół i ten zespół miał swoje próby w kościele. To była taka częsta forma wtedy. Pojawiały się msze bitowe, nie wiem, czy pamiętasz. Tak, tak. I ćwiczyliśmy sobie, miało to swój piękny nastrój, ćwiczyliśmy sobie na chórze. To trwało całymi tygodniami, aż w końcu któregoś dnia udało nam się wynegocjować z księdzem proboszczem, że po mszy zagramy dwa utwory. I zagraliśmy. Ja miałem niesamowitego Pietra. To, trudno to nazwać w ogóle tremą. To było takie wewnętrzne roztrzęsienie. Pamiętam, że tak historycznie myślałem, a co się stanie, kiedy ja zacznę raptem przeklinać do tego mikrofonu. Przecież występując publicznie, możemy się znaleźć w sytuacji wręcz samobójczej. Możemy się właściwie unicestwić. Po raz pierwszy, nie wiem, czy miałeś kiedykolwiek takie uczucie. Po raz pierwszy pojawiło się to uczucie takiej możliwości natychmiastowego, publicznego samobójstwa.